Szymon Łabacki, MMA Kalendarz i wyjątkowy gość Mateusz Gamro. Cześć Mateusz. Witam serdecznie, cześć. Jesteśmy na 6. edycji Piranha Grappling Camp. Zbliżają się Mistrzostwa Świata ADCC. Czy to jest właśnie tak jeden z planów pod ADCC? To znaczy tak, jest to jeden z planów. To tak jakby zaczął wstępny etap się przygotowań pod Mistrzostwa Świata. Oczywiście ja cały czas trenuję. Teraz... Lecz ten obóz jest właśnie pierwszym takim etapem, bo tutaj no, nie ma co ukrywać, no, cała śmietanka brazylijskiego jiu-jitsu, tym bardziej mocni leglockerzy, ci co atakują na nogi, bo wiadomo, jiu-jitsu bardzo mocno, tak jakby można... Różną się federacjami, bo IBJJF to tam zupełnie nie ma nóg, czy kimoniarze, a na przykład bez kimon, bardzo dużo na nogi, tutaj właśnie fajna inicjatywa. No już po raz szósty, ja jestem po raz czwarty, także dwa razy nie mogą być z jakichś przyczyn tam wyższych, ale chciałbym być, super. Tak, jest to jeden z pierwszych etapów. Kolejny będzie obóz Gorilla Camp w lipcu, tydzień czasu. I kolejny będzie jeszcze Leglock Camp od Kamila Wilka i Mateusza Szczecińskiego właśnie tam. I po tym obozie chciałbym wyjechać do Stanów na 5-6 tygodni i w Stanach potrenować już przed samymi mistrzostwami świata i po prostu tam zostać. A tam w Stanach to gdzie konkretnie? Albo do Renzo Gracie, do Nowego Jorku. Czekam po prostu na odpowiedź od trenera, a jak nie, tam może być też ciężko, bo tam też Nicky Ryan walczy Gary Tonon i już wtedy mi ten John Danaher powiedział, że musiałby z nimi porozmawiać, czy by im to nie przeszkadzało, żebym ja przyjechał, no bo jakby nie było, jesteśmy konkurentami tam. Także tam, a jak nie, to może też myślałem o Andre Galvao do Atosu, żeby polecieć, nie? Gdzieś taki mocny, typowy KM zrobić, gdzie wiem, że zawodnicy będą się przygotowywać pod to, no i wiem, że się odnajdę tam po prostu. Chciałem teraz pogadać trochę o MMA, o tej naszej jakby głównej płaszczyźnie. W połowie maja zwakowałeś pasy KSW. Jak długo jakby zastanawiałeś się, czy podjąć taką decyzję, czy to była bardziej decyzja taka spontaniczna? Bardziej to była impulsowa, spontaniczna taka decyzja, no bo to w sumie od drugiego zdobycia drugiego pasa nie trwało to zbyt długo. No bo tak jak wspominałem już wcześniej, nie chciałbym się powtarzać, bo jakieś nałożyły się pewne kwestie na to, dlatego podjąłem taką decyzję, a nie inną. Ale nie jest to definitywna... nie jest to definitywna tak jakby decyzja, to znaczy w sensie, że nie odchodzę z tego sportu z MMA na dobre, po prostu muszę zrobić przerwę, ale na pewno wrócę. Właśnie ta wiadomość o tym zwakowaniu pasów, o tej przerwie odbiła się naprawdę medialnie bardzo, bardzo mocno. Czy z jakichś innych organizacji w tym czasie zaczęły się pojawiać jakieś oferty na walki, na kontrakty, coś tego typu? Tak, właśnie śmieszne jest to, że właśnie po tej informacji pojawiły się 2-3 oferty walk, aczkolwiek to w te oferty zawsze się pojawiały. Nawet jak wcześniej walczyłem z KSW, walczyłem na bieżąco i to tam wtedy też się pojawiały oferty, mimo to, że wszyscy wiedzieli, że jestem związany po prostu z federacją. Teraz a propos też tak właśnie impulsowo poszło, że poszła ta informacja i zaraz po tym na dniach pojawiły się inne oferty. No ale to mówię, nic jakiegoś tam... To zdradzisz, skąd się pojawiły? Zjawiły się z polskich organizacji i z zagranicznych też się pojawiły. Nie, ja chciałbym może gdzieś tam wymienić, bo to myślę, że nie ma co, ale z polskich z organizacji i z zagranicznych też. Wiadomo, że między tobą i KSW jakiś kontakt cały czas musi być. Czy to ty rozmawiasz bezpośrednio z właścicielami, czy twój menadżer, czy może jacyś prawnicy wchodzą w grę, jak to wygląda? Znaczy ja mam menadżera, który się zajmuje i rozmawia w moim imieniu. Samemu jest bardzo ciężko rozmawiać. Miałem taki epizod chwilowy, gdzie próbowałem, aczkolwiek no bardzo ciężko jest być zawodnikiem i menadżerem jednocześnie, gdzieś tam sobie układać te wszystkie rzeczy. Więc mam menadżera, super, z którego jestem bardzo zadowolony. Oczywiście każdy menadżer jest oparty na prawnikach, prawda? On też się musi gdzieś posiłkować i pomagać sobie z innych stron. Także wydaje mi się, że każdy menadżer powinien tak działać, który jest menadżerem, zajmuje się sprawami, ale ma zaplecze też prawnicze i zawsze może się do tego odwołać. I tak jest w moim przypadku oczywiście. Jako MMA Kalendarz chciałem porozmawiać troszkę o historii. Na początku czerwca obchodziliśmy, można powiedzieć, 6. rocznicę, od kiedy zadebiutowałeś w organizacji KSW. Ty jako zawodnik... Z Mateuszem Zawadzkim, nie? Tak, na KSW 23. Dokładnie. Ty jako zawodnik, jak obserwujesz to, jak zmieniła się organizacja KSW przez te 6 lat? Nie, zmieniła się bardzo dużo. No, na pewno, no co, zmiany z klatki na...
Z ringu na klatkę się zmieniło, no oprawa tych gal zaczęła też, zaczęły się zmiany, no wszystkie te trailery czy zapowiedzi, no też z gali na galę to idzie poziom wyżej, no była gala na Stadionie Narodowym, nie, 56 tysięcy chyba, tak, czy 7 było tam, no także no naprawdę, no grube rzeczy się widziały, no wydaje mi się, że jest tendencja wzrostowa cały czas, także rozwija się, no bardzo mocno się rozwija ta nasza MMA, coraz więcej fanów, ludzi, normalnych sponsorów jest coraz przychylniej na to patrzy i chcą wchodzić w to, także no mnie to tylko cieszy. To w tej klatce, jak weszła klatka, to zdaje się, że wtedy też wygrałeś pas mistrzowski, czy... Nie, chyba nie, wtedy to było KSW27 Cage Zone i to chyba z... Nie walczyłeś z Aslambekiem wtedy? Aslambek był w ogóle w kategorii wyżej, 77, to nie moja kategoria. Ja walczyłem chyba wtedy z Jeffersonem George'em i to było w Ergo Arenie to było. Tak, Ergo Arena, gala późniejsza. Tak. A później walczyłem z Marifem Pirajewem w Londynie. A z kolei w kwietniu, 7 lat temu, zadebiutowałeś w zawodowym MMA. Tam pokonałeś Anzora Ażijewa. I powiedz, ta ambicja sportowa twoja, krok po kroku, jak mniej więcej, co sobie zakładałeś i jakie kroki spełniałeś? Czy to było coś takiego, że chcę walczyć w KSW, chcę zdobyć pas, czy jakoś inaczej? Ja chciałem wygrywać walki po prostu. Ja, moim zadaniem jest jako sportowca dążyć do wygrywania walki, wygrywać je. A po prostu to już była moja droga sportowa, była ukierunkowana tak przez mojego byłego menadżera i trenera mojego byłego. I oni po prostu mnie tak ukierunkowali. Zrobiłem trzy walki na Night of Champions w Poznaniu, no i od razu udało się złapać kontakt z Federacją KSW i czwartą walkę już stoczyłem dla KSW. No, dla mnie to było coś ponad to wszystko, bo nigdy się nie spodziewałem, że tak szybko będę mógł trafić do KSW. Tam zrobiłem 12 walk bodajże. No i życie toczy się dalej, historia leci dalej, także czas pokaże, co będzie w przyszłości. Czy właśnie kolejny krok jakby tej ambicji to jest wygrywanie walk, ale w UFC? Kolejny krok to jest wygrywanie walk po prostu. Ja jako sportowiec dążę do tego, żeby wygrywać walki. Nawet jak walczę na zawodach czy jiu-jitsu, czy kiedyś w zapasach, czy w MMA, no to ja chcę wygrywać walki. Nie zawsze jest tak, że wygrywa się w spektakularny i ładny sposób. Czasem jest brzydka walka, ale tak jak mówi stare dobre przysłowie, że lepiej brzydko wygrać niż ładnie przegrać. Dlatego gdzieś tam bardzo długo gdzieś staram się już tym kierunkować i wiesz, i często na przykład jakieś różne momenty sprawdzenia się, czy sprawdzenia jakichś rzeczy, ja to praktykuję na treningach, a zawody są od tego, żeby wyjść, walczyć i wygrywać, i tam nie ma miejsca na próbowanie nowych rzeczy, tylko trzeba walczyć tym, co się potrafi najlepiej, i chyba że się ma jakiś numerek zaskoczenia i wtedy można zaskoczyć, ale tak to, tak jak powiedziałem. Odnośnie tych wygranych walk, masz same wygrane walki, z której walki, która ci przychodzi tak do głowy, jesteś najbardziej zadowolony, a z której najmniej, albo która ci zapadła w pamięć? No to jest wiele, wiesz co chodzi, no... Teraz mogę spojrzeć na to tak z perspektywy, KSW mnie nigdy nie oszczędzało, tak jakby zawsze miałem bardzo ciężkich tych rywali, zawsze miałem bardzo ciężkie walki, no ale dzięki temu teraz jestem w tym miejscu, gdzie jestem, czyli jednym z najlepszych zawodników w Europie w mojej kategorii. Nawet gdzieś tam ostatnio widziałem jakiś ranking, Fight Matrix chyba, czy ktoś mi podesłał, to jestem 14 na świecie w kategorii 66. Mm-hmm. Wiesz co, no, spodziewałem już z UFC ze wszystkimi największymi galami. No to jest bardzo gruby wynik, no ale to mówię, dzięki temu, że miałem takich bardzo mocnych rywali. No z tym Romanem Parkę ta pierwsza walka mi zapadła tak, że tam byłem kompletnie nieprzygotowany. Po drugiej rundzie już nie miałem ochoty kompletnie walczyć w tej walce, a męczyłem się z nim 3 rundy, tak jakby dlatego dziękuję Bogu, że wygrałem niejednogłośnie tą walkę. Druga walka z Romanem Parkę również zapada mi pamięć, bo była diametralnie inna. Tam działała bardzo mocno moja stójka i z niej jestem bardzo nieziemsko zadowolony. Z Mansurem Barnui też mi oczywiście zapada, z nim walczyłem o pas, też była ciężka walka, teraz Mansur no niesamowicie do przodu, wygrał turniej o $1 milion, wygrał z tym mistrzem jeszcze tej organizacji, dlatego fajnie mieć go na swojej rozkładówce. No z Kleberem, nie, to też była wyjątkowa, o drugi pas, no wirtuos parteru, nie, no to też była wyjątkowa, no było parę takich, wiesz, no w pierwszej miałem Mateusza Zawadzkiego, to był gość, który miał do zera rekord, bardzo mocny był, ale w kolei w drugiej walce biłem się z Andre Winnerem, z gościem, co
To dopiero wyszedł z UFC, tak jakby wyszedł z kontrakt, miał tam ileś set walk w UFC, wiesz, to nie set, ale tam miał, nie wiem, 12-15 walk w UFC, wiesz, to wyszedł i od razu walczył ze mną w KSW, wiesz, to też, no każda walka jakoś tam miała swoją historię, wiesz, no Jefferson George złapał mnie w trójkąt od razu chyba w pierwszej minucie walki i tak myślałem, że spłynę od razu i do końca też musiałem na tym przewalczyć, ale też była fajna walka, dużo się działo, także wiesz, z każdej gdzieś tam staram się coś przypomnieć, wyciągnąć, wiesz, ja też nie jestem takim zawodnikiem, że zostaję w jednym miejscu czy na jednej walce i nie idę dalej, tylko z każdej walki, czy z każdego jakiegoś swojego tam idola, czy zawodnika, co fajnie walczy, staram się wyciągnąć jakąś najlepszą rzecz pode mnie i starać się to dopasować gdzieś tam, żeby to skutkowało, a nie na siłę próbować kogoś udawać, gdzie i tak na przykład mi ten styl nie pasuje. Właśnie wymieniłeś Masura i o to chciałem pytać, czy jakby śledzisz kariery, późniejsze kariery swoich byłych już przeciwników, powiedziałeś, że tak, to zapytam o drugą osobę, którą wymieniłeś, Kleber Kojke Erbst. Nie przedłuży kontraktu. Marcin Lewandowski powiedział, że tam zaproponowali mu nowy kontrakt, widocznie jakoś nie doszli do porozumienia, ale tam też jest jakiś taki myczek, chodzi o popularność. Czy faktycznie to powinno być tak, że ten aspekt popularności jest ważniejszy niż ten aspekt sportowy? Znaczy to teraz po prostu w tym kierunku i tak to idzie, no zaczęły się też te gale, te różne dodatkowe, takie poboczne, nie? Także no nie, no oczywiście aspekt sportowy, no to on powinien tu królować i decydować i na tym powinien opierać się kontrakt i garze zawodników. No jest teraz inaczej, wiadomo, no Kleber gdzieś tam wypisał w tych mediach, że to bardziej też właśnie chodzi o krzyczenie albo ilość followersów. Aczkolwiek no dla mnie, no wydaje mi się, że dlatego nie przedłużył, bo KSW zaproponowała mu gorszy kontrakt po prostu, na pewno mu obcięli pieniążki i on nie chciał pewnie na to się przystać, a też go doskonale rozumiem, no walczył dwa razy do roku, też jest młodym, to jest zawodnikiem głodnym zwycięstw, wydaje mi się, że chciałby częściej walczyć, więc dlatego podjął taką decyzję i będzie gdzieś walczył może bliżej gdzieś siebie tam po prostu, nie? Ale jego śledzę oczywiście, szanuję go bardzo, bo jest naprawdę prawdziwym samurajem takim japońskim, nie? Czy w całej twojej karierze były jakieś sytuacje, momenty czy kroki, których żałujesz teraz? Żałuję, że częściej nie walczyłem na zawodach. Może tak, w tą stronę się parę razy zastanawiam, że... Znaczy inaczej, no, ja do każdego startu staram się wyjść przygotowany praktycznie na 100%. Nigdy nie biorę walk, nie wiem, turniej jiu-jitsu grapplingowych z marszu po prostu. Zawsze staram się wyjść przygotowany do tego i dać z siebie 100%. Teraz z perspektywy czasu żałuję, że częściej nie walczyłem, że więcej nie walczyłem, że największe, najlepsze turnieje na przykład mogłem jeździć, ale aczkolwiek jak myślę na jakie, to ciężko jest mi powiedzieć, bo w sumie walczyłem na największych turniejach na świecie. No i starałem się dość często to robić, a też w sumie nie ma co na wariatach. Ale no mówię, jak miałbym zmienić, to częściej bym gdzieś rywalizował z startową. Albo inaczej bym zaczął, chciałbym walczyć na tych zawodach, spróbował inaczej walczyć, nie? Ale łatwo się mówi już jak coś minęło, nie? To zapytam jeszcze o zawody amatorskie. Jeszcze przed zawodowym debiutem, przed 2012 rokiem, jak wyglądała scena amatorska w Polsce i ile ty w ogóle mniej więcej, powiedzmy, walk tam stoczyłeś? Ja stoczyłem 15 amatorskich walk. Akurat fajnie, bo wtedy była Federacja FILA. To było pod Polskim Związkiem Zapaśniczym i trenerem kadry był Piotr Bagiński. Znaczy to jest dalej, tylko teraz to inaczej się nazywa. To jest tam ta Nevaza chyba, czy coś, czy grappling po prostu. Wtedy to było pod Związkiem Ogólnoświatowym, Związkiem FILA. I ja tam walczyłem amatorsko i tam się obijałem. Wygrałem Mistrzostwa Polski amatorskie. Tam miałem 4 walki, od razu dostałem się do kadry. Pojechałem 2 razy na Mistrzostwa Amatorskie, Mistrzostwa Europy MMA, FILA i tam też miałem dwukrotnie po 4-5 walk, więc na tym fajnie, bo się obijałem, miałem dużo walki na najwyższym szczeblu, już się omijałem i przy okazji do tego jak wygrywałem, bo 2 razy wygrałem Mistrzostwa Europy amatorskie, więc to od razu też uskrzydlało mnie mocno i dalej chciałem też trenować. Oczywiście też walczyłem w grapplingu, miałem taki epizod, że pojechałem raz na Mistrzostwa Europy i reprezentowałem Polskę w amatorskim MMA i w grapplingu, że walczyłem w piątek i w sobotę, dzień po dniu i fajnie, bo wygrałem tu i tu wtedy. Także to no takie akcje mnie mocno motywują i wygrane walki mocno mnie motywują, więc fajnie, że się tak to rozpędziło. No i z amatorskich startów to tyle miałem, bo to w sumie było tak, że ja przyszedłem pod koniec września do Poznania, zacząłem trenować.
A właśnie luty, marzec, na przełomie przyszłego roku zacząłem już, miałem pierwszą walkę zawodową, czyli to w sumie miałem 6 miesięcy, 5-6 miesięcy tylko amatorskiej takiej kariery, no ale tam mówię, fajnie sobie poukładałem to wszystko, fajnie sobie powalczyłem, no poosiągałem to, co w sumie mogłem, no i przeszedłem do zawodowstwa. No i już tak, ostatni temat na dzisiaj, na dzisiejszą rozmowę. Jak ty się w ogóle z Borysem Majkowskim poznałeś i czy od początku było tak, że się tak zbrataliście, wielcy kumple, czy to z czasem przyszło? To znaczy, poznałem się z nim tak, że ja przyszedłem do Poznania. Przyszedłem do klubu zapaśniczego Grunwald, chciałem przyjść na trening. W tym momencie nie było tego treningu, bo to był czwartek, a oni w czwartki zawsze zapaśnicy biegali, mieli saunę, ale w tym samym czasie był trening Ankosu, brazylijskie jiu-jitsu i trener Kościelski prowadził tam trening. Ja mówię, dobra, to jak przyszedłem na salę, to już nie będę wracał do domu, zrobię to jiu-jitsu. No i tak jak zrobiłem, mi się spodobało. Po treningu miałem rozmowę z trenerem, który mówił, że jakbym chciał, to żebym mogę zostać, trenować MMA, oni tu mają sekcję, jest taki Borys, który trenuje, że mógłbym do niego pasować. No i na drugi dzień przyszedłem właśnie tam na trening, był od razu Borys, no i od pierwszego treningu żeśmy się skumali, ja byłem dobrym zapaśnikiem od samego początku, Borys też trenował zapasy, więc tam od razu jakąś pierwszą więź żeśmy złapali na macie, no i wiadomo, codziennie, sukcesywnie, tak to z dnia na dzień mijało, no i teraz co mamy, 11, 19, no to już 8 lat prawie mija, gdzie jestem w Poznaniu, no i gdzie przez 8 lat praktycznie codziennie widzę się z Borysem i trenuję z nim. Nie, wiadomo, oczywiście nie licząc tych wyjazdów gdzieś tam, jak ja wyjeżdżałem, czy wakacje, czy coś, nie, ale tak jak jesteśmy w Poznaniu, no to widzimy się praktycznie codziennie, dwa razy dziennie. I co tam teraz u Borysa słychać? Wejdź na Borys Mańkowski TV, na jego kanał, zasubskrybuj i na pewno się dowiesz. Nie dowiedział. No. Wszystko w porządku, jak w najlepszym porządku. Wrócił, trenuje. No, ale o detale i szczegóły na to zapraszam na kanał. Dobrze, będziemy śledzić. Wszystkich też zapraszamy do śledzenia. Mateusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i powodzenia na EDCC. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.